Ja jestem zwolennikiem tezy, że jeżeli cokolwiek w życiu generałowi Sikorskiemu się udało, to udaje mu się dwie rzeczy. Udało mu się dowodzenie 5. Armią nad Wkrą, o czym mówiłem przed chwilą, w wojnie polsko-sowieckiej, i udało mu się premierowanie od grudnia 1922 roku do maja 1923, kiedy zaledwie przez 6 miesięcy, ale w niezmiernie ciężkim położeniu wewnętrznym kraju, sprawował tekę prezesa Rady Ministrów i walnie przyczynił się na polu polityki wewnętrznej do uspokojenia sytuacji, a w dziedzinie stosunków międzynarodowych zanotował znaczący sukces, jakim było wywalczenie przez dyplomację polską, którą notabene kierował Aleksander Skrzyński, zatwierdzenia przez mocarstwa zachodnie traktatu ryskiego, a więc granic wschodnich. Zostały one w ten sposób formalnie uznane w rozumieniu prawa międzynarodowego. Ten sześciomiesięczny okres pracy Sikorskiego w charakterze szefa rządu jest jednoznacznie pozytywny. Oczywiście oglądając go, że się tak wyrażę, oczyma historyka, trzeba pamiętać, jak bardzo jest to krótki czas. Za 6 miesięcy niewiele można zrobić. Sikorski zanotował, jak już wspomniałem, uspokojenie sytuacji wewnętrznej, która osiągnęła stan prawdziwego wrzenia i niezwykłych emocji społecznych związanych z podziałem wywołanym elekcją prezydenta Narutowicza, a następnie jego zabójstwem, które się dokonało, jak wiemy, za sprawą szalonego czynu Eligiusza Niewiadomskiego w grudniu 1922 roku. Obok tych sukcesów na polu międzynarodowym, o którym już mówiłem, trzeba jeszcze zanotować pewną, jak się okaże, przejściową, ale jednak stabilizację waluty. Mówię przejściową, bo po odejściu Sikorskiego z urzędu nastąpiła hiperinflacja, co notabene stało się powodem perturbacji, w wyniku których upadł pierwszy w historii Polski odrodzonej rząd centroprawicowy Wincentego Witosa. Niemniej nie ma wśród historyków najmniejszych wątpliwości, że półroczne piastowanie teki premiera przez apolitycznego polityka, apolitycznego przywódcę, jakim stał się Sikorski, było dla Polski pomyślne, i chcę jeszcze dodać, że pamiętać, że to był rząd fachowców, to był rząd autorski generała Sikorskiego, rząd niepartyjny, rząd, który w tamtych warunkach skłócenia politycznego w kraju chyba tylko przy takiej konsystencji miał szansę dać Polsce coś dobrego.